12 czerwiec 2022. Dzisiaj jadę do największych wrzosowisk w południowych Niemczech.
No nie, zamknięte dla rowerów. Rower przypięty. Na chwilę tylko trochę wejdę, zobaczymy co tu jest. Znajduję się na wrzosowisku Merlinger. I po wykorzystaniu tego terenu jako obszaru wojskowego rozwinęła się tutaj różnorodna fauna i flora, a obszar został objęty ochroną. Wrzosowisko jest rezerwatem przyrody od 2001 roku. Ze względu na ochronę przyrody i wciąż istniejące zagrożenie ze strony pozostałości amunicji, zwiedzanie tego obszaru jest dozwolone tylko tam wzdłuż głównych tras, to jest jedna z nich. No, dronem też tutaj nie polatam, niestety, chociaż mam przy sobie. Jest siedlisko skowronków zresztą, słychać. No szkoda, że nie można tutaj rowerami wjeżdżać. Nie wiem, co by to zniszczyło. No niestety, tyle widzieliście, ile mogłem wam pokazać. Szkoda, że tutaj nie ma placu jakiegoś, żebym drona mógł odpalić i z daleka chociaż objąć to. No ale jeszcze jadę teraz do małego kolejnego obiektu, który mnie interesował. W drogę.
pochodzenie i przeznaczenie Hochfels nie zostało jeszcze w 100% potwierdzone. Nie wiadomo, czy jest to dzieło człowieka, czy natury. Kiedyś przypuszcza się, że te dwie skały podtrzymywały tą trzecią, która teraz się zapadła. Po prawej stronie kąpielisko, największy basen podobno do któregoś tam roku w Niemczech.
dole jest o tyle fajna, że bardzo mały ruch jest. Także dziękuję za wspólną wycieczkę. Mam nadzieję, że trochę chociaż się podobało. Nie udało się tam wejść, jak to często bywa w moich wyprawach, coś idzie nie tak. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć za tydzień. Do usłyszenia. Hej!